poważnie, to skandal, że obiecałem film o Boleniach, a nie nagrałem. Skandal! Faktycznie obiecałem, nie nagrałem, a może inaczej, nagrałem bardzo, bardzo dużo materiału i w tym sezonie, i w poprzednim sezonie, tylko tak koniec końców nie byłem z tego na tyle zadowolony i nie miałem aż tyle tych materiałów, aby zrobić z tego film o Boleniach, a bardzo, bardzo mi na takim fajnym filmie zależało, bo Boleń jest to gatunek, który bardzo lubię łowić i tak sobie wyobrażam, że ten film taki będzie mega zajebisty. No dlatego jeszcze na ten film troszeczkę poczekacie chwilkę. W nagrywaniu live'ów też się ostatnio puściłem, ale po ostatnich próbach robienia tego nad wodą po prostu strasznie się zniechęciłem, bo jakość tego obrazu jest tak fatalna, że nie sprawia mi to żadnej frajdy robienie takiego barachła. A pamiętajcie, że nie tylko wy macie mieć frajdę z oglądania, tylko ja mam też mieć frajdę z produkowania tego, więc to taka musi być korzyść obustronna i obie strony muszą być zadowolone. O, tak to bym ujął. Ale na pewno jakieś live'y co jakiś czas się będą pokazywać. O, ale już nie tak, ale nie tak często jak ostatnio, czyli ostatnio, parę miesięcy temu. Powiem szczerze, że troszkę zaczęło mnie to wszystko męczyć. No ile można odpowiadać ludziom, jaka wędka, jaki kołowrotek, jaka wędka, jaki kołowrotek. Wiecie, jakie mam na ten temat zdanie, więc chyba mi się wcale nie dziwicie. Informacje o wędkach i kołowrotkach można znaleźć wszędzie w internecie i nie trzeba robić live'ów co 3 dni, aby wszyscy byli zadowoleni. Chyba musicie mi przyznać, że park mam pod domem po prostu prześliczny. I co najważniejsze, jest tutaj również woda. Proszę bardzo. Takie fajne 3 stawy, zaraz wam pokażę. Takie parkowe stawy mają najczęściej to do siebie, że cały sezon ciężko tu o jakąś przyzwoitą rybę. Chodzi mi oczywiście o taki ten sezon letni, kiedy jest bardzo gorąco. Ale przychodzi jesień i wtedy może się coś fajnego zdarzyć. Można trafić, czy tam okonia, czy szczupaka, czy może nawet sandacza, kto wie. No, tylko trzeba się przełamać, wyjść nad wodę. A jeszcze teraz jest tyle fajnie, że nie ma jeszcze takich ekstremalnych temperatur, no bo za 2-3 tygodnie to może być różnie, tym bardziej, że Amerykanie nam tutaj jakąś zimę stulecia burzą, minus 30 i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, co tego wyniknie i jak to będzie z tą pogodą. Ja o tej porze roku oczywiście łowię głównie na gumy, bardzo lekko. Staram się schodzić z tego obciążenia jak tylko się da. 3 gramy, 5 gram. Czasami nawet trzeba troszeczkę 3-gramową główkę oskrobać, aby wyszło z tego 1,5. Zedrzeć po tego ołowiu. Jeśli chodzi o gumy, to oczywiście wchodzę na troszeczkę większy rozmiar. A teraz drapieżnik lubi sobie coś tam hapsnąć. Bardziej odżywczego, aby tak się wyrażę. O, mam pomysł, teraz wam coś opowiem. Słuchajcie, jak byłem mały, no to taki mały, miałem może 12 albo 13 lat, bo pamiętam, że wtedy 14-latek, czy inaczej 13-latek mógł mieć wyrobioną legitymację wędkarską, mógł być członkiem koła, ale chyba nie mógł sam wędkować, a na pewno nie mógł łowić na spinning. Właśnie nie pamiętam, czy spinning był od 14 czy od 16. Ciężko mi powiedzieć. No, ale ja miałem 12-13 lat. Oczywiście tutaj przychodziłem ze spinningiem, bo nie mogłem się powstrzymać. Sporo to było fajnego konia i ładne szczupaki się trafiały. Nawet tu miałem jakieś takie spotkania z takimi rybami okołometrowymi. No może nie były tak duże, bo jak byłem mały, to mi się wszystko większe wydawało i stąd może być takie przekłamanie. No, ale to wszystko sobie przychodziłem i tu było bardzo dużo wędkarzy. No, było takie dosyć modne miejsce na ryby.
poza tym tej ryby było naprawdę dużo. To były takie czasy, że jeden wędkarz mógł skontrolować drugiego. Mógł sprawdzić, czy ma kartę wędkarską, mógł mu zajrzeć do torby. No po prostu tak to wtedy, tak to działało. No i wyglądało to w praktyce tak, że ja sobie tu przychodziłem ze spinningiem, łowiłem, a ci starsi wędkarze no, domyślali się, że ja na pewno nie mam tego zdaszka spinningowego, więc ganiali mnie ogólnie i no, niektórzy nawet chcieli wędkę zabrać. Więc było tak, że na przykład jak tutaj na dole było dwóch albo trzech, albo pięciu chodziło tym brzegiem, to ja łowiłem po przeciwległym brzegu. I na przykład jak tam złowiłem szczupaka, to go szybko holowałem, a oni już tutaj dreptali w moją stronę, no i ja tylko szczupaka szybko z wody, bach, okołek i biegłem do domu. Nie myślcie sobie, Boże, że ja wam to opowiadam, aby się chwalić czymś takim, bo tu nie ma się, broń Boże, czym chwalić. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że kiedyś wędkarze chyba bardziej zwracali uwagę na to, co się dookoła nie dzieje. No i tylko tyle. Spóźnię się chwilkę do roboty, wiesz, albo tam, nie wiem, z godzinkę może, bo jestem nad wodą i tam troszeczkę robię zdjęć. No, spoko, dobra, to hejka. W swoich oczywistych plusów, zdecydowanym minusem pracy w branży wędkarskiej jest to, że jak się nie robi zdjęć, to nie ma się ilustracji pod teksty. To się wiąże z tym, że się wtedy tak nie bardzo zarabia. To jest troszeczkę słabe. Czyli ja jestem uzależniony od, kurna, od ryb. Przerażające, co? Cały czas próbuję znaleźć jakieś takie miejsce bardziej odsłonięte od wiatru, aby tego szumu takiego nie było słychać. Ale tak chodzę i tak się zacząłem w kółko kręcić. Dobrze w ogóle, że... niedobrze, bo nie wziąłem kurtki ze sobą. To jest trochę lipa. O, może tutaj. O, coś mi się przypomniało. Zaraz wam pokażę miejsce, w którym kiedyś łowiłem bardzo fajne liny. Tam za ulicą jest moja była podstawówka. Czasami mi się zdarzało, że zamiast pójść do szkoły, to zabierałem wędkę i przychodziłem tutaj. A nawet zdarzało mi się, że wsiadałem w pociąg, bo no, tam 2 kilometry dalej była stacja kolejowa. Wsiadałem w pociąg i jechałem sobie do Modlina nad Narew albo do Pomiechówka nad Wkrę. Tylko problem był taki, że ten pociąg jeździł za późno, bo on gdzieś odjeżdżał stąd chyba o godzinie 4:20. A wiecie, no w lato pojechać na ryby o 4:20. No to tak dojechało się na miejsce, to już właściwie było po braniach, no. O Jezu, mordeczko, no przepraszam, że nie odzwoniłem. Nie, no nie chodź z tym Norbiko do prezesa, no już będę do ciebie, będę zawsze odbierał telefon od ciebie, no weź. Norbiku, nie mów, broń Boże, prezesowi, że nie odebrałem od ciebie telefonu, no Norbik, no. Ja wiem, że ty masz chody, Ryjku. Ale masz ten śmiech w redy. No pośmiej się jeszcze. No. Norbiku, wziąłem ci na głośnik, bo inaczej ludzie by mi nie uwierzyli, że ja w ogóle znam taką osobistość jak ty. I że z tobą przez telefon gadam. Słuchaj, nie wszyscy mogą dostąpić tego zaszczytu. Norbiczku, weź coś moim widzom powiedz. Weź im coś powiedz. Dzień dobry Państwu. Właśnie Sebastian dostąpił zaszczytu rozmowy ze mną i nie wiem, czy on wygląda na wdzięcznego, czy ma wdzięczny wygląd. No rano, ale z tego Norbika to jest gaduła. Chyba jakiś taki ostatnio jest niedopieszczony. No dobra, to chyba koniec tego spaceru, trzeba by się zawijać do roboty. A nie, no przecież miałem wam te miejsce na liny pokazać. Miejsce, gdzie kiedyś łowiłem liny. Tam leżała taka drewniana szpula po kablu telefonicznym, po takim grubym, czarnym kablu. No i to miejsce było takie zarośnięte moczarką. No i oczywiście ładowałem się do wody. Zrobiłem taką przerwę w tej moczarce.
no bo inaczej tam nawet nie było jak zestawu zarzucić. A te liny tam się wygrzewały w słońcu tak, że było je widać i jeden był taki naprawdę pokaźny. Ja sobie tak potem po cichutku przychodziłem i na te zielsko, w okolicach tego zielska albo na samo zielsko kładłem taką pacynkę mięsa z raka. Bo tu było kiedyś pełno takich tych raków pręgowanych, które nie są brymborze pod ochroną, są takim trochę chwastem i nie powinno ich być w naszych wodach. Rak pręgowany albo rak amerykański, nie jestem do końca pewny, albo to jest w ogóle jedno i to samo. No i na te raki, raczej na tą dupkę z raka, na te białe mięsko świetnie brały liny i na to też brały okonie. No, na to fajną konie potrafił brać. A w ogóle na tych stawach mój kolega złowił kiedyś dwa piękne okonie. Jeden 44, drugi 46 cm. No i zadzwonił do mnie, mówi, sobie, przyjdź, coś ci takiego pokażę, że usiądziesz. No i przyszedłem do niego i on mi najpierw tego 44 pokazał. I on mówi, ja pierdziele, jaki garb. A teraz patrz na tego drugiego, jeszcze większy. No jak mi powiedział, że złowił tutaj te ryby, to mówię, no gdzie? W tym bajorze? Takie ryby wielkie? No co ty? Akurat trafił w dobry moment żerowania. Potem mi powiedział, że w tym momencie akurat tak się zrobiło duszno, parno, pochmurno i przez jakieś 10-15 minut woda ożyła fantastycznie. To jest właśnie dowód na to, że w takich małych bajorach, sadzawkach potrafią takie piękne ryby sobie żyć. No dlatego was zachęcam jeszcze raz. Przejdźcie się, jak macie w pobliżu taką wodę, to przejdźcie się. To nie zawsze musi być Wisła, albo Narew, albo jakiś wielki zalew. Czasami nawet nad takie oczko warto się przejść i spędzić troszeczkę czasu z wędką. No dobrze, miło się było z wami spotkać i pogadać, jak zawsze zresztą. Będę się powoli zabierał do roboty. Dzisiaj zamykamy wydanie. Gazeta będzie jakoś na początku miesiąca. Chyba 8. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, więc jak będziecie mieli ochotę na kolejną pogawędkę, to napiszcie tam coś w komentarzach. Jak zawsze. O czym byście chcieli posłuchać, jeśli chcecie posłuchać. Dobra, na razie. Cześć.